Więc jakby pierwsza informacja już była o tym, że jest dosyć duża zmiana, bo zmieniamy platformę. Może nie do końca platformę, ale język, który i tak nie ma przyszłości na iOS-ie, więc zmiana jest spora. Ja jestem software inżynierem w Polidei, gdzie piszę głównie apki androidowe tak naprawdę i teraz właśnie piszemy, co możemy w Kotlinie. Sama prezentacja będzie podzielona na trzy części. W pierwszej przyjrzymy się trochę składni, ale nie będzie to przejście przez dokumentację, a jedynie spojrzenie na ciekawsze elementy, przynajmniej te, które są ciekawe i wartościowe z mojej perspektywy. W drugiej części spojrzymy na pewne wzorce, które pojawiają się w aplikacjach kotlinowych i wykorzystanie różnych mechanizmów kotlinowych, aby odrobinę zmodyfikować to, w jaki sposób piszemy aplikacje. I w ostatniej części krótkie podsumowanie i podanie kilku liczb i faktów. Sam Kotlin został stworzony przez JetBrainsów, firma wszystkim bardzo dobrze znana. Chcieli mieć oni język, w którym mogliby zacząć pisać swoje aplikacje, które już obecnie rozwijają. Zatem zależało im bardzo na tym, aby w bardzo dobry sposób integrował się ten język z Javą. Drugim celem było zwiększenie efektywności deweloperów i radości, jaką mają w ogóle z pisania aplikacji. Sama nazwa pochodzi od małej rosyjskiej wysepki, ponieważ o ile JetBrainsi są z Czech, czyli główna siedziba jest w Czechach, to zespół, który pisał Kotlina, znajduje się właśnie w Rosji. Nam oczywiście przeważnie nazwa Kotlin kojarzy się zupełnie z czym innym. I tutaj wszyscy zapewne pomyśleli o gminie Kotlin, województwo wielkopolskie, 7123 mieszkańców w 2011 roku było. I sama gmina jest bardzo piękna, ale dla mnie najciekawszy i najfajniejszy jest tam urząd gminy. Po pierwsze, pod domeną kotlin.com jest właśnie strona tego urzędu gminy. Mi się udało zrobić screen, gdy jeszcze na głównej stronie był sobotur Czeka Norisa. Co więcej, panie z tego urzędu gminy są na tyle uprzejme, że udostępniły mi statystyki odwiedzin tej strony. I widać, że jest dosyć duży pik w końcówce roku. To jest mniej więcej okres, w którym został wydany Kotlin 1.0. Jeśli tak faktycznie spojrzymy na kalendarium Kotlina, to nie ma ścisłych zależności, więc być może to jest czysty przypadek. Dobrze, zaczniemy bardzo prosto od getterów i setterów. W ten sposób, jeśli zapiszemy sobie klasę, to oprócz tego, że mamy bardzo zwięzłą postać, bo zapisaliśmy informacje o tym, że ta klasa ma trzy pola, gdzie val to są pola finalne, natomiast var to niefinalne. I oprócz tego Kotlin wygeneruje nam pod spodem także gettery i settery. Jeśli chcemy nadpisać taki getter lub setter, to sytuacja się odrobinę komplikuje, ponieważ po pierwsze usuwamy te słowo kluczowe var, które mieliśmy tutaj wcześniej Teraz to występuje praktycznie jako argument konstruktora z naszej perspektywy i możemy dokonać takiego magicznego przypisania tej wartości. I jeśli nadpisujemy getter, piszemy to bezpośrednio pod polem, do którego chcemy ten getter napisać i powiązanie się tu odbywa właśnie na położeniu tych dwóch elementów w kodzie. Okay. Dodatkowo pojawiło się nowe pole field. Operator dolara w stringach powoduje, że wartość tego pola jest rozwijana bezpośrednio w stringu. I teraz pole field to jest tak naprawdę takie pole wygenerowane przez Kotlina, które odnosi się do tego pola, w kontekście którego piszemy getter lub setter. Więc używamy go także w setterze. Czyli teraz mamy setter, który przyjmuje jakąś wartość i właśnie nie do name, tylko do field przypisujemy sam element. I tutaj nie mamy podanego typu, ale warto zaznaczyć pewnie nie pierwszy raz dzisiaj, że Kotlin jest statycznie typowany i tu nie ma, tak jak w Groovy, możliwości wyłączenia tego statycznego typowania. Więc jednak typ jest oczywisty, ponieważ ten setter deklarujemy w kontekście bezpośrednio tego pola. Zatem typ wynika bezpośrednio z tego, co już napisaliśmy i nie musimy go pisać. Kotlin sobie sam go rozwinie i będzie go sprawdzał w trakcie kompilacji. Teraz ktoś by mógł powiedzieć, że przecież mamy lomboka. Tu tylko z przyczyn tego, że jest słaby rzutnik, to nie widać, że to jest taka pełnoprawna żarówka. Mamy lomboka, który załatwi tak naprawdę nam wygenerowanie getterów i setterów. Niektórzy mają wątpliwości co do lomboka, ponieważ modyfikuje on drzewo AST, więc korzysta z prywatnego API drzewowego. Ale generalnie wszystkim lombok działa.
Wygenerują za nas gettery i settery, nie musimy ich pisać. Jeśli zainstalujemy odpowiedni plugin w naszym IDE, to będą one nam podpowiadane. Więc można by powiedzieć, że Kotlin nie wnosi tutaj zbyt wiele. Jednak zmiana następuje tak naprawdę na poziomie koncepcji, ponieważ to nie są pola w rozumieniu javowym, a propertiesy w rozumieniu C-sharpowym. Z tym faktem wiąże się pewien nowy feature. Możemy teoretycznie napisać sobie pole, które dla nas wygląda jako pole finalne. Nadpisujemy do niego getter, czyli za każdym razem ten getter będzie wywoływany, co skutkuje tym, że w naszym bytecodzie javowym tak naprawdę to pole nie będzie nigdy istniało. Będziemy mieli wygenerowaną metodę isPast, czyli tak jakbyśmy napisali getter do booleana w Javie i za każdym razem, gdy będziemy do tego pola się odnosili, pod spodem Kotlin będzie wywoływał tak naprawdę metodę, która zawiera to ciało. Zatem w naszej klasie te pole czy ten properties nigdy nie będzie występował. Druga zmiana, czy drugi element składni, o którym chciałem powiedzieć, to są konstruktory, ponieważ pomimo tego, że mamy gettery i settery wygenerowane, to mamy również wygenerowany konstruktor. Zatem mając taki zwięzły zapis, możemy tworzyć o ten obiekt, tutaj nie mamy słowa kluczowego new, to jest mała zmiana, ale możemy ten obiekt tworzyć tak samo, jakbyśmy napisali konstruktor. I tutaj znowu można by powiedzieć, że w kontekście do Lomboka nie ma żadnych zmian, ponieważ Lombok potrafi wygenerować konstruktor bezargumentowy, konstruktor ze wszystkimi argumentami, czy konstruktor z argumentami tylko wymaganymi, gdzie argumentami wymaganymi są pola finalne. I tutaj zmiana jest tak naprawdę kosmetyczna w stosunku do tego, co potrafi Lombok, ponieważ mamy mechanizm domyślnych wartości. Jeśli dodamy sobie nowe pole, to byśmy musieli dokonać do naszego konstruktora, to byśmy musieli dokonać refaktoringu całego kodu. Natomiast w Kotlinie możemy nadać jemu wartość domyślną. I teraz można by się zastanawiać, co się stanie, jeśli każdy z tych argumentów będzie miał wartość domyślną, czy zostaną wygenerowane wszystkie możliwe konstruktory. I aby sprawdzić, co się stanie, zerkniemy do bytecodu javowego. Tu mamy wersję, która jest już zdekompilowana. Czyli wygenerowaliśmy sobie APK, wzięliśmy kod delwikowy, zrobiliśmy z tego kod javowy i zdekompilowaliśmy. I tutaj widać, że powstał tylko i wyłącznie jeden konstruktor. Dodatkowo tutaj mamy sprawdzenia, czy te pola nie są nulami. To jest taki feature, który zapobiega null pointerom w Kotlinie. I teraz widać, że nasze wywołanie tak naprawdę w ogóle się nie zmieniło, ponieważ to wywołanie, które mieliśmy w Kotlinie, w bytecodzie javowym zostało zamienione właśnie przez wstawienie tutaj domyślnej wartości, czyli nie jest modyfikowany kod w każdym, nie jest modyfikowany kod klasy, w którym piszemy domyślne wartości, a jedynie wszystkie wartości, wszystkie wywołania danej metody. I ten mechanizm domyślnych argumentów można używać w każdym miejscu, przy wszystkich metodach, nie tylko przy konstruktorach. Jedyne ograniczenie jest takie, że jeśli sama klasa była napisana w Javie, to wtedy nie możemy używać domyślnych argumentów. Drugim dużym featurem w Kotlinie są lambdy. I jak w każdym języku programowania nowoczesnym, tutaj też zostały te lambdy zrobione. I sami twórcy mówią, że posiłkowali się tym, co zostało już zrobione w innych językach i na tym się wzorowali. Więc aby przejść do samego omówienia lambd, zobaczymy, jak wygląda deklarowanie typów funkcyjnych czy funkcji. Więc tutaj mamy przykład funkcji, która nie przyjmuje żadnych argumentów i zwraca unit. To jest javowy void, czyli nic nie zwraca. Jeśli chcielibyśmy mieć lambdę, która przyjmuje jakieś argumenty, to ich typy zapisujemy po przecinku w tych pierwszych nawiasach i po strzałce zapisujemy typ, który jest zwracany. Gdy deklarujemy taką lambdę, zapisujemy ją w nawiasach klamrowych. Na początku mamy argumenty oddzielone przecinkiem z zapisanymi typami, a po strzałce jest faktyczna akcja, która jest wykonywana. Tutaj znowu możemy skrócić odrobinę zapis. Może wrócimy do tego, ponieważ te typy są tutaj opcjonalne. Kotlin dalej jest językiem statycznie typowanym, więc te typy będą sprawdzane, ale nie trzeba ich pisać.
ponieważ wynikają one bezpośrednio z tego typu, który zadeklarowaliśmy tutaj. Jednym z feature'ów, który często się wykorzystuje w Kotlinie i tak samo w Groovim, jest fakt, że Lambdą możemy zastępować wszystkie interfejsy, które mają tylko i wyłącznie jedną metodę. Zatem jeśli chcemy ustawić listener na batonie, to zamiast interfejsu viewOnClickListener możemy podać Lambdę. Czyli podajemy ten typ, który dostaje ta metoda, ona zawsze dostaje view i dalej mamy zwracaną, wykonywaną akcję. Tak jak mówiliśmy, typ jest opcjonalny, więc nie trzeba go pisać. Dodatkowo, jeśli nie używamy tak naprawdę tego argumentu, to jego również nie możemy pisać i on tutaj będzie występował jako it. Tak samo jak jest to na przykład w Groovim, więc tutaj konwencja jest utrzymana. Dodatkowo bardzo często korzysta się z faktu, że jeśli lambda jest ostatnim argumentem w metodzie, to nie trzeba jej pisać w tych okrągłych nawiasach. Zatem koniec końców, więc często kończymy z takim zapisem, gdzie mamy to jeszcze oddzielone nową linią i ten zapis staje się bardziej przejrzysty, jeśli mamy więcej akcji. I tutaj znowu można by zarzucić, że Kotlin nic nie wnosi, ponieważ po pierwsze mamy Java 8 od jakiegoś czasu na Androidzie, a po drugie jest RetroLambda, która bardzo dobrze działa. RetroLambda faktycznie działa bardzo dobrze. Problemy są dopiero w momencie, gdy używamy bardzo dużo bibliotek, które generują kod. Nam zdarzały się sytuacje, gdy mieliśmy Daggera, mieliśmy AsserJ-a, który jest biblioteką Java do programowania aspektowego, mieliśmy Lomboka i RetroLambdę. I wtedy w którymś momencie jakiś kawałek kodu nie był wygenerowany i mieliśmy problemy kompilacyjne w kompilacji, które były dosyć trudne do wyśledzenia. No ale w Java 8 to już zawsze działa, więc nie ma problemu. Jednak w Kotlinie pojawia się pewien mechanizm, który jest tak naprawdę krokiem milowym w stosunku do tego, co jest w RetroLambdzie czy w Java 8. Więc przeanalizujmy sobie taki bardzo prosty przykład. Tutaj widać, że ten kod został napisany przez jakiegoś juniora kotlinowego, ponieważ zaawansowany programista by to na pewno zrobił w ten sposób. Czyli zamiast wypisania po prostu trzech linijek na ekranie, mamy wywołanie metody, która przyjmuje lambdę, w lambdzie wypisuje dwójkę, natomiast ta nasza metoda przyjmuje lambdę, wypisuje jedynkę, wykonuje akcję, czyli wypisuje dwójkę i koniec końców wypisuje trójkę. Zatem sytuacja jest analogiczna, ale wygląda to zdecydowanie bardziej imponująco. Ale przyjrzyjmy się, jak to wygląda w bytecodzie javowym, czy jest to duże obciążenie. Nasza metoda test zawiera faktycznie wywołanie metody perform action, lecz jako lambdę przyjmuje instancję jakiegoś obiektu. Metoda perform action przyjmuje tą instancję, wypisuje jedynkę, następnie wywołuje metodę invoke na instancji, która przyjęła jako argument i koniec końców wypisuje trójkę. No to tutaj jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to jest wszystko pięknie rozrysowane. Natomiast sama instancja, która jest przekazywana jako argument, to jest wygenerowana klasa, która rozszerza lambdę, implementuje interface function 0, czyli ma metodę, która przyjmuje 0 argumentów. I faktycznie ma tą metodę, która jest wykonywana w naszym kodzie źródłowym i właśnie tutaj wypisywana jest dwójka. Więc mamy jeden dodatkowy obiekt, no i instrukcje skoku, które przeważnie są pomijalne. Więc wydawałoby się, że nie jest to zbyt duże obciążenie, ale problematyczne to może być w momencie, gdy takich obiektów byśmy mieli tworzonych bardzo dużo. Jeśli byśmy używali tego podczas animacji, gdzie przy każdej klatce czy przy jakimś bardzo krótkim interwale byśmy wykonywali akcje. Więc po pierwsze, tworzymy dużo obiektów, gdzie tworzenie obiektów jest dosyć drogie, a po drugie bardzo obciążamy garbage collector, ponieważ w większości przypadków ten obiekt, który jest tutaj wygenerowany, ma bardzo krótki cykl życia. Zatem obciążenie garbage collectora może być dosyć spore. I taki problem występuje przy Java 8 i przy RetroLambdzie. Natomiast w Kotlinie został dodany pewien nowy feature. Jest to inlinowanie metod. I teraz, co ważne, jeśli inlinujemy metodę, to inlinowane są także wszystkie lambdy, które są parametrami tej metody. Zatem nasz wynikowy kod z takiego kodu, tylko po dodaniu słowa kluczowego inline, wygląda w taki sposób, jak ten nasz pierwszy przykład. Czyli nie mamy dodatkowej instrukcji skoku,
i nie mamy dodatkowych obiektów, więc możemy tworzyć kod zdecydowanie bardziej elastyczny, a jednocześnie nie mamy praktycznie żadnego narzutu w runtime. Kolejnym featurem składniowym są rozszerzenia obiektów, znane chociażby z Groovy'ego. Zatem jeśli mamy klasę osoba, możemy zupełnie w innym pliku napisać do niej metodę czy funkcję, gdzie najpierw piszemy typ, jaki rozszerzamy, następnie po kropce nazwę metody i później faktyczne ciało metody, które ma być wykonywane. Jeśli będziemy chcieli to wywołać, to wywołujemy to dokładnie tak samo, jakbyśmy wykonywali taką natywną metodę danego obiektu. I można by pomyśleć, że to jest mixin, jednak jeśli odwołamy się do definicji mixina, czyli mixin bardzo dobrze znowu znany z Groovy'ego, to sam mixin według jednej z definicji, bo jest ich kilka, oznacza taki pattern, który umożliwia programiście wstrzykiwanie kodu do jakiegoś obiektu. I jeśli przyjrzymy się temu, co jest wygenerowane w bytecodzie, to absolutnie nie jest mixin. Ponieważ mamy po prawej stronie klasę osoba, widać, że zostały wygenerowane wszystkie gettery, settery i konstruktory. Znaczy tu akurat gettery, bo mamy pola finalne. Natomiast po lewej stronie mamy nasze rozszerzenie. I widać, że to rozszerzenie to tak naprawdę nie jest nic innego, jak metoda statyczna w jakiejś wygenerowanej klasie. Nazwa tej klasy zależy od nazwy pliku, w której stworzyliśmy te rozszerzenie. Możemy to modyfikować, ale domyślnie to jest po prostu nazwa pliku plus kt. I teraz na podstawie tego slajdu możemy wywnioskować jedną bardzo istotną rzecz, czyli fakt, że metody, które są rozszerzeniami, nie mają dostępu do pól prywatnych danej klasy, ponieważ są one tak naprawdę utilsami. Nie jest to wstrzykiwanie kodu, więc nie ma on dostępu do pól prywatnych, a jedynie to jest metoda, która sobie leży zupełnie gdzieś obok. Na tym byśmy zakończyli omawianie składni i przeszli do pewnych wzorców, które się pojawiają w aplikacjach kotlinowych, czy w bibliotekach kotlinowych. I pierwszym, co bym chciał mówić, to jest fakt, że tak naprawdę rozszerzenia nie są utilsami. Oczywiście są bardzo często do tego używane i bardzo dobrze się sprawdzają, aczkolwiek ich przeznaczenie, czy w ogóle cała filozofia jest zdecydowanie ciekawsza. Rozważmy sobie kawałek androidowego kodu. Mamy kursor, mamy jakąś bazę danych. Chcemy pokazać elementy kursora, więc mamy jakieś metody show, które nam to faktycznie pokażą na ekranie. Następnie odczytujemy z kursora imię i wiek i zamykamy kursor. Załóżmy, że tu jest bezpiecznie, że akurat w tym miejscu zamykamy kursor, a nie gdzieś na zewnątrz. Odczytując dane z kursora, sprawdzamy oczywiście, czy jest to jaki jest indeks tej kolumny, sprawdzamy, czy tam nie ma nula i ostatecznie pobieramy te dane. Dla uproszczenia przyjmijmy, że wiek też jest stringiem. Te wszystkie elementy, które tutaj się pojawiają i tak naprawdę wydłużają cały ten kod, są wymuszone przez framework androidowy, więc możemy to przepisać trochę bardziej kotlinowo. Widać, że kursor, który był przekazywany tutaj jako parametr, jest on używany tak naprawdę tylko w kontekście tej klasy jako obiekt, w kontekście którego działamy. Zatem możemy się pokusić o usunięcie kursora jako argumentu, a zapisanie tej metody jako rozszerzenie samego kursora. Zatem teraz ta metoda getColumnIndex jest wywoływana na disie, który w tym momencie jest kursorem. I wszystkie inne elementy są wywoływane również na disie, który w tym momencie jest kursorem. Zatem nasze wywołanie poniżej również się upraszcza, ponieważ nie mamy przekazywanego kursora jako parametru, a jedynie wywołanie metody na tym kursorze. Pewien problem, jaki się pojawia, to fakt, że działamy w tej metodzie w obrębie kursora. Tu niestety nie bardzo widać wyszerzony kod, ale widać, że tutaj działamy w obrębie kursora, później go zamykamy i zdecydowanie prościej by było, jakbyśmy mieli kawałek kodu, który zawsze zadba o to, żeby kursor został zamknięty. Zatem możemy napisać rozszerzenie na kursorze, które będzie przyjmowało lambdę, wykonywało jakąś akcję na tym kursorze, następnie ten kursor zamykało. I mamy taki przykład tutaj po lewo. Więc i nasze wywołanie w metodzie show zmienia się w sposób następujący. Mamy close after, otwieramy sobie lambdę, którą przekazujemy jako parametr. W lambdzie faktycznie zapisujemy nasze operacje,
a już ta metoda zapewni, że kursor zostanie zamknięty. Problemem jest to, że o ile w tej lambdzie działamy tak naprawdę w obrębie tego kursora, to i tak musimy go eksplicite pisać, więc jest po pierwsze trzeba go pisać, czego byśmy nie chcieli robić, a po drugie jest ryzyko w niektórych przypadkach pomyłki, że możemy, nie wiem, się tutaj odwoływać jednak do innego kursora, a inny zamykać. Spróbujemy tą sytuację odrobinę uprościć albo rozwiązać, żebyśmy uniknęli pomyłek. Czyli teraz przekazujemy kursor jako argument lambdy. Więc przekazujemy kursor, który dostaje, kursor w obrębie którego działamy, czyli ten dis, przekazujemy jako argument lambdy. Zatem teraz w naszej lambdzie mamy defaultowy parametr, który jest item. Zatem akcję odczytu wywołujemy bezpośrednio na icie. I to już powoduje, że teraz działamy w obrębie kursora, którego użyliśmy tutaj i mamy gwarancję, że dokładnie ten kursor w obrębie, którego działamy jest item i używamy go wewnątrz naszej lambdy. Problemem jest to, że trzeba tego ita pisać. Więc możemy znowu rozwiązać tę sytuację i tym razem lambdę, którą przekazujemy, zapisujemy jako rozszerzenie kursora. Co oznacza, że action, który jest tutaj wywoływany, czyli to, co przekazujemy, jest wywoływane na disie, który jest kursorem. Zatem nasze wywołanie tutaj wygląda tak, że teraz w lambdzie mamy disa, który jest kursorem, na którym wywołujemy closeAfter. Zatem readString wywołujemy bezpośrednio na disie, który jest tym kursorem, czyli wywoływane jest nasze rozszerzenie. Jest to odrobinę zagmatwane na pierwszy rzut oka, ale w większości przypadków nam zdecydowanie upraszcza kod, powoduje, że trudniej się pomylić i łatwiej się go czyta tak naprawdę. Spojrzymy, gdybyśmy nie dodali inline'a, którego dodaliśmy teraz, mielibyśmy ten problem, żebyśmy mieli tworzone bardzo dużo obiektów, ponieważ znowu przekazujemy lambdę, która byłaby dodatkowym obiektem. Jeśli zapiszemy inline, to cała ta metoda jest inlineowana i tak jak mówiliśmy wcześniej, wszystkie lambdy, które są argumentami inlineowanej metody, również są inlineowane, a fakt, że akurat ta lambda ma być rozszerzeniem jakiegoś obiektu, tak naprawdę nas zupełnie nie boli, ponieważ Kotlin i tak będzie w stanie ją inlineować. Jeśli się przyjrzymy, jak to wygląda w bytecodzie, tu mamy krótkie podsumowanie, czyli mam closeAfter, wywołanie lambdy, tutaj disem jest kursor, na którym to wywołujemy i poniżej ta inlineowana metoda. I w naszym bytecodzie, który zostanie wygenerowany, tak naprawdę obydwa te elementy znikają, czyli znika nam ta metoda i znika nam lambda, którą przekazujemy, ponieważ mamy po prostu try catcha, try finally, gdzie zamykamy kursor i w środku wywołujemy nasze metody, które były faktycznie w lambdzie. Więc tutaj znowu, jeśli byśmy mieli dużo rekordów w bazie danych, czy byśmy to wykonywali w zupełnie innym przypadku, gdzie jednak przetwarzamy dosyć dużą ilość danych, to nie mamy żadnego problemu z faktem, że będzie tworzonych dużo obiektów albo że będzie obciążony garbage collector. Ostatni przykład składniowy z wzorców, który chciałem pokazać, to jest delegowanie propertiesów. Jest on może najmniej na początek spektakularny, ale pozwala na bardzo skomplikowane mechanizmy i jest on wykorzystywany tak naprawdę we wszystkich frameworkach dependency injection. Wyobraźmy sobie, że możemy oddelegować obsługę jakiegoś obiektu bezpośrednio do innego obiektu. Czyli zapisując to, używając słowa kluczowego by i podając instancję konkretnego obiektu, mówimy, że cały dostęp do tego pola odbywa się właśnie przez ten delegat. Zatem każda próba ustawienia wartości lub pobrania stanu wartości przechodzi nam przez ten delegat. I co istotne, sam delegat nie musi implementować żadnego konkretnego interfejsu. Jedyne wymaganie jest takie, że te metody muszą wyglądać dokładnie tak, więc trzeba to zapamiętać. Tu jest haczyk. I zobaczmy, jak wygląda użycie tego w jakimś realnym przypadku. Jeśli chcemy sobie pobrać serwis systemowy w Androidzie, czyli coś, co będzie nam pozwalało na dostęp do jakiejś warstwy sprzętowej czy programowej, jak klawiatura. Chcemy pobrać input method manager i operować na tym, co się dzieje z klawiaturą systemową. To musimy wywołać metodę z activity, getSystemService, przekazać stringa, rzutować to na odpowiedni typ. I zawsze wygląda to tak samo, więc możemy spróbować to odrobinę uprościć właśnie za pomocą delegatów. To jest sytuacja, do której tak naprawdę byśmy chcieli dojść. Czyli piszemy sobie po prostu by, dajemy jakiś delegat, który na podstawie wartości zwróci nam właśnie dokładnie ten serwis systemowy. Aby to zrobić, wprowadzimy dwa dodatkowe elementy.
Po pierwsze, to jest interfejs 3D Only Property. To nie jest nic innego jak zapisana właśnie metoda delegata, która jest getterem, żeby było łatwiej to zapisać. Będziemy sobie implementować ten interfejs i dostaniemy od razu podpowiedź, jak ta metoda powinna wyglądać. Drugi obiekt, odrobinę bardziej skomplikowany, to jest tak naprawdę leniwe wywołanie fabryki. Jako argument konstruktora dostajemy fabrykę i gdy pobieramy pole po raz pierwszy, to ta fabryka jest wywoływana, wartość jest skaszowana, za drugim razem dostajemy już tą skaszowaną wartość. I teraz spróbujemy napisać nasz delegat, czyli metoda, którą chcieliśmy uzyskać, bind system service. Zapisujemy to jako rozszerzenie aktywności, aby było łatwo wywołać. Jako parametr przyjmujemy nazwę tego serwisu, który chcielibyśmy dostać. Zwracany obiekt to jest właśnie ten obiekt, który ma interfejs delegata. Zwracamy leniwą fabrykę i tak naprawdę najważniejsza rzecz to jest to, co się dzieje w tej fabryce, która będzie wywoływana w leniwy sposób. Czyli pobieramy faktycznie z Activity nasz serwis systemowy, plus jeśli go nie będzie, to zrzucimy wyjątek. Spróbujemy to odrobinę zrefaktoryzować, żeby się łatwiej czytało. Więc teraz, zamiast wywoływać tej skomplikowanej struktury, to wywołujemy sobie metodę fetch system service, gdzie przekazujemy nazwę serwisu oraz metodę, za pomocą której możemy pobrać z aktywności dany serwis. Natomiast metoda fetch system service przyjmuje ten serwis i przyjmuje metodę, która właśnie potrafi ten serwis systemu pobrać. Zatem teraz na T, który jest aktywnością, wywołujemy tą metodę, którą przekazaliśmy przez referencję i pobieramy ten system serwis. Jeśli się nie uda, to rzucamy wyjątek. Więc sytuacja jest już powiedzmy, że w miarę ogarnięta. Mamy dwie proste metody, no może nie proste, ale przynajmniej krótkie, które całą robotę za nas odwalają. Problem następuje wtedy, gdy chcemy pobrać taki serwis we fragmencie. Na pierwszy rzut oka moglibyśmy sobie napisać znowu takie dwie króciutkie linijki, gdzie jako rozszerzenie fragmentu mamy te bind system service. I teraz zamiast metody na activity get system service podajemy metodę na fragmencie. Problemem jest to, że tutaj ten nasz service binder występuje jako rozszerzenie aktywności. Więc tutaj Kotlin nam tego nie skompiluje, bo powie, że te typy tutaj mu nie pasują. Zatem dodajemy bardzo prostą modyfikację, czyli teraz zamiast parametryzowania wszystkiego jednym typem, parametryzujemy dwoma i teraz zapisujemy, że ta nasza lambda, którą przyjmujemy, to jest tak naprawdę metoda jakiegoś parametryzowanego typu. Więc modyfikujemy to również tutaj. I teraz co ważne, pomimo tego, że mamy tutaj dosyć dużo tych parametryzowanych typów, to Kotlin cały czas będzie w stanie pilnować nam wszystkich typów, które mamy w naszym kodzie. Czyli jeśli byśmy spróbowali tutaj jednak podać coś innego niż obiekt, który ma akurat metodę, którą można by na nim wywołać, to od razu dostaniemy zwrotkę, więc tutaj wszystkie typy są pilnowane. I w szczególności na tym ostatnim przykładzie, to nie było moim celem, to znaczy może i było, ale nie da się tego zrozumieć tak bardzo prosto, ponieważ jest to faktycznie zawiłe. Mamy tutaj dużo parametryzowania, dodatkowo mamy cross-inline'y. Cross-inline to jest taki inline, który informuje Kotlina o tym, że lambda ma być inlineowana, pomimo tego, że nie jest ona wywoływana bezpośrednio w metodzie, która jest inlineowana, ponieważ ta lambda jest przekazywana do jakiegoś obiektu i dopiero w tym obiekcie jest inlineowana, więc to jest jakby incepcja nam idzie głębiej. Ale to faktycznie działa i co ważne, że dzięki temu, że mamy inline, dzięki temu, że mamy cross inline, znowu mamy zero narzutu w runtime. Warto podkreślić, że dokładnie w ten sposób jest skonstruowany butterknife. To znaczy butterknife dla Kotlina to jest akurat cutterknife, ale tak naprawdę o ile butterknife miał, to było kilka klas, które trzeba było przeczytać, to obecnie cutterknife jest tak naprawdę plik, dosyć długim plikiem, to znaczy długim, natomiast około 200 linijek, który tak naprawdę zawiera dokładnie takie metody. I nic więcej. Potrafi on właśnie na podstawie czy to kontekstu aktywności, czy fragmentu wyciągnąć widoki po ID-kach. Więc się to czyta bardzo prosto i tak naprawdę bardzo prosto modyfikuje, jeśli znajdziemy jakiś błąd, bo ten plik jest króciutki. Dodatkowo możemy do cutterknife'a dopisywać metody, które będą wyglądały jak metody cutterknife'owe, a pozwalały nam dobijać się do widoków zupełnie z innych części naszej aplikacji, czyli nie tylko z fragmentów, czy
z aktywności, ale jeśli byśmy chcieli sobie zastosować jakąś skomplikowaną strukturę naszej architektury, model widok-kontroler, to możemy sobie dopisywać metody tego typu, które będą potrafiły nam gdzieś głębiej się dobrać do aktywności i bezpośrednio wyciągnąć widok w naszym obiekcie. Tu jest jeszcze tylko usunięcie tej metody, więc faktycznie kod, który nam opędzi wyciąganie wszystkich serwisów systemowych w aktywnościach i w fragmentach, to jest tak naprawdę mniej niż 10 linijek, więc sytuacja jest naprawdę prosta, jak się to zrozumie. Kilka faktów, kończąc powoli prezentację. Po pierwsze, liczba metod i wielkość. Sama wielkość biblioteki to jest około megabajta, więc to znaczy biblioteki całego języka, więc w szczególności jako na język nie jest to zbyt dużo. Liczba metod to jest, jeśli podłączamy sobie i sam język i bibliotekę standardową, gdzie jest kilka metod do operacji na kolekcjach, kilka metod czy funkcji, które pozwalają na funkcyjne pisanie w Kotlinie. To jest niecało 8000 metod, więc nie jest to zbyt dużo. A przynajmniej nie jest problematyczne, jeśli porównamy na przykład do Guławy albo do Play Services. Czas kompilacji. Tu sytuacja się odrobinę komplikuje, ponieważ na przykładzie naszego projektu, który ostatnio skończyliśmy, jeśli podliczymy sobie czas, który spędzamy na wykonywaniu wszystkich tasków gradle'owych związanych z Kotlinem, to tak naprawdę 26% całości poświęcamy tylko i wyłącznie Kotlinowi, więc jest to dosyć sporo. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że ostatnio na naszym CI-u buildy androidowe przechodzą poniżej minuty, no to nie jest to aż taki duży problem. Złą wiadomością jest to, że nie działa JRebel androidowy, zapomniałem nazwy, ale JRebel sam działa, czyli podmienienie też w locie kodu androidowego działa bez problemu. Wadą jest to, że JRebel jest płatny i nie jest najtańszy. Mamy specjalistę od JRebela właśnie. Co dalej? W Kotlinie 1.0 update'y są wydawane całkiem często. Ostatnio jest wydana wersja 1.0.5. Są cały czas drobne, kosmetyczne tak naprawdę poprawki. Poprawki w pluginie, który jest do IDE, pozwala na jakiś bardziej fancy refactoring całości, ale same zmiany nie są zbyt rewolucyjne. Ciekawiej zacznie się w wersji 1.1, ponieważ po pierwsze będziemy mieli wprowadzone elementy pozwalające na współprogramy. Będziemy mieli aliasowanie typów, lokalne delegaty i wreszcie wsparcie dla Java 8 i 9. Obecnie można kompilować kod kotlinowy Java 8, ale z kodu kotlinowego nie mamy dostępu do wszystkich feature'ów Java 8, czyli nie, na przykład do streamów nie mamy już dostępu z kodu kotlinowego, pomimo że faktycznie aplikację kompilujemy Java 8. Na Androidzie zmiany, jakie się pojawią, to wsparcie dla Jack and Jilla i Instant Run. O, właśnie tego zapomniałem. Czyli będziemy faktycznie mogli już w locie podmieniać kod naszej aplikacji i powinno to działać. Obecnie teoretycznie IDE pozwala na odpalenie Instant Run'a, ale działa to w sposób bardzo losowy, więc w zasadzie nie mamy nigdy gwarancji, że ten kod, który mamy w aplikacji, to jest faktycznie ten zmieniony przez nasz kod. No dobrze. Z mojej perspektywy najbardziej obiecującym featurem jest właśnie to współprogramowanie. Jeśli mamy do jakiegoś specjalistę od .NET-a albo Pythona, to pewnie się z tym spotkał. Ale generalnie idea jest taka, że jeśli rozważymy sobie taki bardzo prosty przykład, gdzie odczytujemy z pliku do bufora jakiś zestaw bajtów. Jeśli to odczytamy, to odpalamy callback, który teraz, no tutaj troszkę komentarzy nie widać, ale generalnie odpalamy callback, który znowu coś zrobi i następnie zapisze coś do bufora. Jeśli zapisał, to znowu wykona jakąś akcję. Tutaj mamy taki zestaw callbacków. To przy współprogramowaniu wyglądałoby to w sposób następujący. Mówimy, że jesteśmy w takim bloku, który jest współprogramem. Następnie wykonujemy jakąś akcję, która może być przerywana. Czyli jest ona synchroniczna i tak naprawdę kod dochodzi do tego miejsca. Tutaj może być przerwany, może być akcja przeniesiona na inny wątek. I dopiero gdy ta akcja się zakończy, to idziemy dalej, a jednocześnie cały wątek, na którym zaczęliśmy wszystko wykonywać, nie jest blokowany. To jest tak naprawdę dosyć spora nowość, w szczególności w świecie drzewowym. W skali to jest zaimplementowane, ale przeważnie w skali nie ma zbyt wielu androidowców.
Więc bardzo fajne materiały, które są. To po pierwsze, całość jest opisana z przykładami na GitHubie Kotlina, ponieważ to jest dalej w takiej wersji rozwojowej. Na razie osiągnęli w tym drugi milestone. I jest bardzo ciekawa prezentacja w gościa, który jest szefem całego zespołu od projektowania języka, jakim jest Kotlin. I tu jest właśnie wycinek z jego prezentacji, więc ta prezentacja jest prowadzona na bardzo różnych poziomach abstrakcji. Są takie bardzo proste przykłady, które nam pokazują, jak to tak naprawdę jest zawieszane, że akurat ten kawałek kodu może być zawieszony, przechodzimy sobie na inny wątek, jeśli to się skończy, to wracamy znowu na UI thread. Są przykłady bardziej skomplikowane, jak jest, tłumaczy, jak tak naprawdę działa to wszystko w Kotlinie pod spodem. I są przykłady też z prawdziwego życia, więc tutaj nie chciałbym jego kopiować i obecnie też się nie czuję na siłach, ponieważ w szczególności to, jak to działa pod spodem, to jest naprawdę skomplikowane. Ale tą prezentację polecam obejrzeć, bo przynajmniej z mojej perspektywy to jest element, który może zmienić podejście w ogóle do architektury na Androidzie, tak jak stosowanie dosyć po przemyśleniu całości stosowania RX-a może mieć wpływ na architekturę, a nie tylko na to, że będziemy w reaktywny sposób operować na danych. Tak samo współprogramy mogą zmienić to, w jaki sposób będą wyglądały aplikacje androidowe. Podsumowując, to w Kotlinie mamy dosyć ciekawą składnię, która upraszcza nam życie i mamy mniej kodu do pisania. I korzysta to ze składni, która jest zaczerpnięta z innych języków programowania, więc jeśli z takimi mieliśmy doświadczenie, to zdecydowanie mamy obniżony próg wejścia. Dodatkowo mamy inlineowanie metod, które jest naprawdę dużym skokiem, ponieważ mamy różne fancy rozwiązania, jak ciekawe DSL-e do pisania widoków zamiast w XML-ach, to w Kotlinie, czy frameworki dependency injection, które nie wnoszą żadnego narzutu w runtime. O ile nie wiem, w Daggerze była duża walka, a w szczególności to był skok w stosunku do RoboJuice'a, że to wszystko nam działa szybciej, to w Kotlinie tak naprawdę nie mamy tego problemu, bo tam nie ma żadnego skakania, żadnych refleksji, cały ten kod jest inlineowany. I ostatni dosyć cenny feature to jest fakt, że bardzo łatwo zintegrować się z Javą. Tak naprawdę nie ma żadnego przeciwwskazania, aby w poniedziałek dodać dwie zależności do projektu androidowego i napisać pierwszą klasę w Kotlinie. Będziemy mieli i z Javy widoczność wszystkiego tego, co napisaliśmy w Kotlinie i w Kotlinie widoczność wszystkiego, co napisaliśmy w Javie. My obecnie skończyliśmy aplikację, która jest w całości w Kotlinie. Mamy tam Daggera 2, mamy same androidowe biblioteki i nie ma zupełnie żadnych problemów. Jeśli chodzi o alternatywy, to tak naprawdę mamy oczywiście Groovy'ego i Scala. Scala się długo kompiluje i nie ma zbyt dobrego wsparcia. W Groovy można pisać na Androidzie, nie ma zbyt dużych przeciwwskazań. Niektórzy napisali całe aplikacje w Groovy i całkiem spoko to działało. Zaletą Kotlina jest to, że ma za sobą bardzo dobre wsparcie, ponieważ JetBrainsi naprawdę cisną ten język i coraz więcej feature'ów się pojawia. A po drugie, pojawia się bardzo dużo bibliotek kotlinowych, które ułatwiają nam programowanie, jest coraz więcej toków kotlinowych i naprawdę ten język się dosyć dynamicznie rozwija. Tutaj dobrym porównaniem jest Extend, który jest językiem napisanym przez Eclipse'a i przynajmniej według tego, co mówi Eclipse, jest on rewelacyjny, ponieważ jest bardzo szybki, można tam zrobić prawie wszystko, też jest dosyć zwięzła składnia. I Extend jest językiem dosyć starym, ale tak naprawdę nie zyskał rozgłosu. To jest chyba tylko kwestia marketingu, więc ciężko powiedzieć, czy któryś jest lepszy, czy gorszy, ale w szczególności w Kotlinie mamy zdecydowanie większe wsparcie społeczności, ponieważ na Stack Overflow, jak zadamy jakieś pytanie i w ciągu godziny nikt nam nie odpowie, to najprawdopodobniej odezwie się ktoś z zespołu kotlinowego i wyjaśni, jak to powinno być, bo sam to pisał i wie, dlaczego nie działa. Z mojej strony to tyle, więc jeśli byłyby jakieś pytania, to mamy jeszcze kubki na zachętę. Z tego, co zrozumiałem, Kotlin jest językiem, który jest kompilowany do Javy czy do Java Runtime'u? On jest bezpośrednio na Javę transpilowany? Tak, pierwsza faza kompilacji wygląda tak, że jest on normalnie kompilowany do bytecodu javowego i następnie jest już jak wszystko inne, tak jakbyśmy pisali w Javie, jest dalej tłumaczone na Dalvika. No jak wprowadzą wsparcie dla Jack and Jilla, no to będzie do tego pośredniego języku. I dalej kompilowane GM już na Dalvika. Okej, dzięki.